Michał Nowak, zapraszam na sport. Drużyna Radomiaka trenuje od soboty na zgrupowaniu we Włoszech. To jeden z etapów przygotowań do rundy wiosennej Fortuna pierwszej ligi. Radomianie dotarli do celu w sobotę, a Włochy przywitały ich słoneczną pogodą. Zieloni trenują w regionie Lombardii. Przygotowujemy się też do sparingów, no i oczywiście do tego, żeby tutaj wykonać taką dobrą pracę, która będzie procentowała w lidze. W planach oprócz treningów i sparingów Radomianie mają także wyjazd na mecz w półfinału Pucharu Włoch pomiędzy AC Milanem a Juventusem. Mamy sparingi, mamy też wyjście na mecz, bo wybieramy się na fajny mecz w czwartek AC Milan Juventus Turyn, także wydaje mi się, że miło tutaj czas spędzimy i na pracy, i na odpoczynku, i też oczywiście na integracji zespołu. Radomiak już po raz drugi z rzędu wyjechał na obóz do Włoch. To ważny element zimowych przygotowań do rundy wiosennej w Fortuna pierwszej lidze. Cieszę się, bo nawet słyszałem taką opinię, że pewne standardy zaczynam wprowadzać w Radomiaku. Kiedyś troszeczkę to inaczej wyglądało, natomiast no jest tu gdzieś standardy takie, że w te zgrupowania gdzieś zimowe właśnie chcemy wyjeżdżać w dobre warunki i tak powinno być. No Włochy mają swój klimat, bardzo fajne państwo, bardzo fajne miejsce i mi się wydaje, że tak po prostu powinno być i fajnie, że mamy możliwość po prostu tutaj przyjechania, władze klubu nam zapewniły to. Także głowa też odpoczywa i mentalnie to bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Wiadomo, że po powrocie z Włoch nie odbędzie się planowany pierwotnie sparing z Górnikiem Łęczna. Zieloni zmierzą się natomiast 22 lutego z GKS-em Bełchatów, a wiosna w pierwszej lidze ruszy tydzień później. Awans do ćwierćfinału Mistrzostw Polski Juniorów wywalczyła ekipa radomskiego Centrum Siatkarskiego Czarni. Finał Mistrzostw Mazowsza Juniorów w siatkówce rozegrano w hali przy ulicy Polnej w Warszawie. Wzięło w nim udział dwa zespoły radomskiego Centrum Siatkarskiego, a także MOS Wola Warszawa i Metro Warszawa. Na otwarcie turnieju pierwszy zespół RCS-u pokonał drugą ekipę Czarnych 3-0. W kolejnych spotkaniach drugi zespół Czarnych przegrał 0-3 z MOS-em Wola oraz 0-3 z Metrem. Pierwsza drużyna radomskiego klubu natomiast stoczyła bardzo wyrównane boje z ekipami ze stolicy, ale zarówno z Metrem, jak i z MOS-em Wolą przegrała po tiebreakach. Ostatecznie mistrzem Mazowsza został MOS Wola Warszawa z kompletem zwycięstw, wyprzedzając Metro Warszawa. Pierwszy zespół RCS-u Czarnych zajął trzecią lokatę, a druga drużyna uplasowała się na czwartej pozycji. Obie radomskie drużyny teoretycznie wywalczyły też prawo gry w ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Ze względów regulaminowych na arenie ogólnopolskiej nie może jednak zagrać dwa zespoły wystawione przez jeden klub. Dlatego też miejsce drugiej ekipy RCS-u zajmie MDK Warszawa. Trenerami zespołów radomskiego Centrum Siatkarskiego są Andrzej Sitkowski oraz Arkadiusz Sawiczyński. Obaj podczas turnieju finałowego Mistrzostw Mazowsza zostali wyróżnieni medalami okolicznościowymi 20-lecia Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. Wysokiej porażki w drugim meczu kontrolnym w okresie zimowym doznali zawodnicy Radomiaka 2 Radom. Liderzy rozgrywek grupy południowej czwartej ligi na Mazowszu rywalizowali z innym przedstawicielem tego szczebla, Mszczonowianką Mszczonów. Podobnie jak i w pierwszej grze kontrolnej rezerw zielonych z Prochem Pionki, w barwach Radomiaka zagrali głównie juniorzy z rocznika 2002 z Akademii Pierwszoligowca. Ponadto w zespole zagrał Michał Grudniewski, który wciąż ma obowiązujący kontrakt z klubem. Radomianie pod nieobecność trenera Jarosława Czupryna prowadzeni byli przez Marka Lowręca. O ile do przerwy zieloni stracili 5 bramek, tak po zmianie stron zagrali zdecydowanie lepiej i pozwolili rywalom na strzelenie jednej bramki, do tego w ostatniej minucie meczu, który ostatecznie zakończył się porażką 0-6. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.